Siemano, mili. Dzwoni do mnie wczoraj mądry Rafałek i mówi: chodź, chodź. Mówi: fajne sandacze. Połowiłem i to już nie raz. I chodź, chodź. I mówię: wiesz, tutaj nie ma sandacza prawie. Nie, mówi, gdzieś tam powyżej Pilicy, coś tam tego. Ja mówię: ale co, jakaś wysepka, piaseczek, coś? Nie, z Łódki. Ja mówię: przecież mamy dzisiaj 30 stopni. I ja miałbym stać na Łódce i się grzać. Chodź, chodź, takie i nawet i pod metr byli. Wysłuchaj. Przede wszystkim to ja nie będę stał w taki upał na Łódce. Mówię, a po drugie, a co z moim psem? Nie, ja psia nie weźmę na swoją łódkę. Dla niego ważniejsza jest łódka niż mój pies, człowieku, no. Nie mucha? Chodź. Chodź do wody. Tutaj płyn. O, mądry pies. Tam, bo tu jest badyle, są straszne. Tak. Ja mogę popłynąć gdzieś. Jakaś wysepka, piasek i tam sobie... No z łódki, no dobra, na te 10 minut na tę łódkę wskoczę. Jeszcze tego. Me. Dobranoc. Ja sobie tutaj, słuchajcie, przyszedłem, gdzie są obok mnie. Obok mojej, potem wam pokażę. Ręki, jak delikatnie wsadzę. O, po 2-3 centymetry pływają rybki. Nieduże takie rybusie. Może to są siumy, a może siandacie. To nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze nie wytrute przez Morawieckiego i resztę psycholi i szatanistów. Mam tutaj, słuchajcie, ryby obok siebie. Mam tutaj. O, coś takiego. O. I mam od mojego kolegi coś takiego. Co prawda jeszcze nie. Jeszcze nie wystudzone. Tam mam lód. Ale... A tych, co nad Wisłą polegli? Kurczę, wziąłem dzienną dawkę, dlatego muszę powolutku. To do lodu pójdzie, bo to jest za ciepłe. O! I takie życie, to ja rozumiem! Za zdrowie! Wasze w gardła nasze! Ale dobre. Mówi: Piotruś, uważaj, Ezel, tych rybek jest fajnie. Bo wyszło dosyć mocne i cię sponiewiera. Ja mówię: Maciusiu, i o to chodzi! I o to chodzi. A oni siedzą na tych łódkach i się gotują na tych mułach, piachach, kamieniach, żeby tego siuma złapać albo siandacza. Nie żyje, muchówka. No i co zrobić, powiedzcie, co zrobić? Jak tu nie pić? Ale dobre. La. Pozdrawiam Zajkowskiego, wielbiciel banderowców. Sponiewiera. Bo już brumi. Polska cztery kontynenty ma. No tra la 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 la. Mucha, chodź. Popływamy. Anglia wrogiem jest Wielkiej Brytanii. Polska cztery. Chodź, mucha, popływamy. No chodź. Chodź do pana. O, psa. Ja nie mogę tego zrozumieć, jak się można tak smażyć. Albo w mule, albo na kamieniach. Albo na łódce. Żeby złapać tą łybę. Nie ma robactwa, żadnego robactwa w promieniu kilometra.
bo teren jest dziki. Są dziki, są łosie i inne sarenki. Muchy końskie, gzy i bzyki lub bzygi. Ale najważniejsze, że nie ma dwunożnego robactwa. Żabka, która robi meee. Łapać, łapać rybów, łapać rybów, mordować do foto i nie do foto, na mięsiwo i nie do, i do foto. Łapać, łapać łyby, 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 łyby. A złapię cię i zjem. Albo sfotografuję. Będę bohaterem. Będę bohaterem gazetów. Ależ to są prostaki. Ależ to są proste robale. Wytruć, wytruć, wymordować. I wyłonił się Feniks z popiołów. Na drugie czy trzecie nogie. Za ciepło jeszcze. O dupę potu se termoizolacje wszystkie, to nie ma jak stłuczony lód prosto przylegający na szkło z cieczą. Chyba mucha końska chce mnie ugryźć. Kopulują martniki. O ile się mylę w nazewnictwie, proszę mnie poprawić. I kopulują ważki. O ile się mylę, proszę mnie poprawić. Trochę nie powinienem im przeszkadzać. Ależ to jest piękne. A ten robal niszczy. Niszczy jajeczka. Niszczy wszystko. I taki robal powie jeden z drugim, że on jest pomocny. Wstrętne, dwunożne robale, szczególnie rządowe. Ludobójcy, nie wiem dlaczego zostało to narodzone. Jestem przeciwko aborcji, ale w tym przypadku jestem, patrząc na nich, jestem za aborcją w ostatniej minucie rozwiązania. Co to za jebanie? Co to za jebanie? Mandat będzie od milicji. Od milicji Dudowej, Kaczyńskiej i Morawieckiej. Mandat będzie 1 000 000 zł. Co to za jebanie? Co to za rodzenie, składanie jaj? Co to za kopulacje? Mandat będzie. A Zajkowski powie, rapat z ryja! I jednocześnie pójdzie i złoży kwiaty Szuchewiczowi, Tarasewiczowi i Banderze. Pająki, naklenia dobre,
No Jazia! Jakby zmielił, to nasz Szuma! Nasz Szuma! Zmielić to i zmrozić i potem dodać jeszcze cegły. Tak, i potem ryby łowić i się chwalić. Me! Jedna noga takiego nartnika jest wiele więcej warta niż to cała ta swobodź od psychopatów i szatanistów. Uwierzcie mi. A to jest zwierz, czteronożny zwierz. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Ty, podobno mucha jesteś. Mucha mówi dzień dobry. Od 27 do 30 stopni w zimą. Latem od 35 do 45 stopni, żeby było latem. Nocą 5 stopni. Latem, żeby to zimne powietrze wpadało i chłodziło. Wtedy jest ulga. To jest coś, co najbardziej kochamy. Ulgę. Ja kocham najbardziej przyrodę i ciepło. Okrążenie robimy. Tak, Giro d'Italia, tam. Ale foka, foka. Mądra foka, tak. Mieli wziąłek dzisiaj trochę muchów. Zobaczcie, jakie mam fajne muszki, karaluszki. Nie wiem, czy widać tutaj, bo... Pominąłem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Od razu mówię, mili, żadnych wymianek, podmianek nie ma. Podmiana, ty mi strzepiesz konia, ja ci dam śmietana. Nie ma czegoś takiego, ja z tego wyrosłem. Skończyło się jakieś podmianki, sranki. Ty mi strzepiesz konia, ja ci dam kilo śmietanki, czy litra. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Żadnych podmianek, sranek, obsranek. Teraz coś rzucimy. Nie, nie chcę. No nie. Rzucał sranki. Mędrkowo, człowieku. Daj spokój. Oj, zimno, zimno. O, jakie zimne wineczko. O. A Ścibor mówi... Nie będę już pokazywał. Potem zasrane główki są. I ściągane są różne inne tekle i zajkowskie różne inne kaleki na moje miejsca. I koledzy się denerwują na mnie. Dlaczego ja naściągałem obcych ósmych pasażerów na Stromiaków? Chciał to ma. Po co mu to było? To generuje tylko smród. Tylko i wyłącznie smród. Furujawka będzie. I teraz wpadasz w siatkę i nie wychodzisz. Podbujawka. I potem co? Minuta i po tobie. Ból, ból, ból. Ból, ból, ból. Tekle to by chciały, żebym miał ula. Bo ja by chciał. Bo nikt by prawdy nie mówił o nich. A jest tych tekli w Polsce dziesiątki tysięcy. Nawet ostatnio, słuchajcie, przepływałem obok wyspy, tych sznurków po sumach. Tekle, które to takie grube plecionki fluorescencyjne i białe rozwijały na wyspach? Zwijać mnie to już! Brudasy. Ale tych brudasów jest mucha, co? Idę zrobić jakiegoś zrzuta na... Tylko założę koszulkę, żeby się nie spiec, bo jutro będziemy... Maślanka od Zajkowskiego! No, tu lasy. Gorący ryj. Gorący ryj. Przytulasku. Dzień dobry. Dzień dobry, przytulasku.
Jakie tu były ryby. Nie ma już nic. Oni jeszcze, ostatni, jeszcze poświęcają tydzień, dwa, miesiąc, żeby rybę złowić. Boże kochany, do czego to doszło? Jeszcze, żeby te parę grosików, te dzięgi, te szekle i te chrywny i te srebrniki, żeby na tych biednych rybkach. A jak wrona powie, że pyli śliwka i natura zabiła, to siedzi taki i nie mówi nic. O Jezu, gdzie ja żyję? Taki piękny jest tutaj ten korzeń, jakie skryjówki, jakie mają tu ryby. Na pewno tam jakieś raczki sobie żyją. No tam różne takie robaczki, owady. Wiesz, to jest przepiękne. Tu jakiś dziwny stworek, ale nie będę go dotykał, bo jeszcze sobie opadnie. A to bydło dla tych korporacji, dla tych pieniędzy, żeby ukraść. Niszczy nam wszystko. Oni niszczą nie tylko wodę, oni niszczą glebę, powietrze, wody gruntowe. No oczywiście to zbliżałem wodę, zwierzęta. Ludzi niszczą, to są ludobójcy, to nie są zwykli rzezimieszkowie, to są ludobójcy, zwierzobójcy i ludobójcy. Polską, nie tylko Polską, ale w światem rządzą ludobójcy, nawet w tych krajach, gdzie tam niby, o wow, Szwecja tego, rządzą tam ludobójcy. Dlatego, że ludobójcom, na przykład dziecko, zgwałcili dziecko 15-letnie, trzech bandytów czarnych, a sąd orzekł, że no nie wiedzieli, że ona ma 15 lat, więc ich uniewinnił. No po prostu nie bywała, albo za słabo krzyczy. To w tym przypadku, a w innym przypadku było, no ona nie krzyczała, to znaczy, że ona chciała. No wiecie, ten sąd od razu powinien iść na narządy, tylko nie mózgi. Serce, wątróbka, oczy. No i na białe robaki też. Kości zmielić na jakieś tam, coś można z tego zrobić zawsze jakieś tam. Myślę, że z mielonych kości dobry nawóz byłby na pola, bo jednak jakby to nie było, jest to coś organicznego. A nie jakieś nawozy, słuchajcie, chemiczne. Naturalne nawozy, tylu jest meneli, tylu bandziorów, że moglibyśmy z nich wykorzystać narządy, skórę na jakieś abażury. No, wiele rzeczy można zrobić. Poczytajcie sobie medaliony. A szczególnie rozdział, krótka książka jest, godzinę, dwie, można ją przeczytać. A szczególnie rozdział profesor Spanner. Ile można z człowieka zrobić? Tu nie chodzi o to, ja tego nie pochwalam, ale tak naprawdę w stosunku do niektórych tak zwanych ludzi jest to nawet, że tak powiem, pożądane. Mili, dobra, wezmę, słuchajcie, pokażę wam, jak to pięknie ta przyroda wygląda. A nie, podobno tą kamerę można zanurzyć, ale wiecie co? Nie będę kombinował, bo potem będę... O, chlebek, który rzuciłem rybką, tutaj przypłynął. Pokażę wam, jak fajne, kurczę. Taki malutki wycineczek przyrody. Jakże to jest piękne. Jakże to jest urodziwe. Karaluchi. Dajcie, wysuszę ją trochę. Chcą brać na muchy, karaluchy.
Majkowski, zamknij tę mordę. Coś mnie gryzie w lewe... A, końska. Coś mnie gryzie w lewe jajo. Coś mi w nocy spać nie daje. Coś mnie gryzie w lewe jajo. Patrzę, a to menda po jajach mi się szwenda. Biorę młotek pierwsza klasa. Zamiast mendę to w butasa. Czyli w zajkosia. Patrz jak mi gryzie. Zajkoś zasrany, ale gryzie zajkoś. Ostatnio powiedział, że my też mordowaliśmy na... razem z banderowcami. Dosyć tego. Do Andrieja muszę napisać list otwarty na jeszcze jeden. List nie odpowiedział z 2020 czy 2021 roku, w którym pisałem o zatruwaniu naszych wód. Jeszcze nie tak strasznie jak dzisiaj obecnie, jak od czasów Odry, bo teraz jest zielone światło, już wszędzie można zatruwać i zatruwają, nawet Wisłę. Nie odpowiedział, no to teraz, w przyszłym tygodniu, a może nawet w tą przyszłą niedzielę, napiszę odpowiedni list do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ci, którzy rządzą, nie powinni nawet przerzucać obornika, bo by zniszczyli ten obornik i widły. Przyroda jest najpiękniejszym, co widziałem w życiu. Pełne pobrzegi są Wanderlandy. Wanderlandy.